szkoły w powiecie ostródzkim podlegające starostwu nie zostają w tyle, gonią standardy. Uczniowie, no cóż, dostrzegają te zmiany i swoje kroki kierują tam, gdzie im serce podpowiada, zgodnie z zawodowymi planami. Myślę, że uczniowie będą zadowoleni z tej oferty, które przygotowały szkoły, bo szkoły odnowione, szkoły przygotowane bardziej do lepszego systemu kształcenia. Jeszcze trwają niektóre prace dotyczące budowy nowych warsztatów w zespole szkół rolniczych, doposażenia tych szkół, ale dużo zostało zrobione i myślę, że co roku systematyczna praca związana z ulepszaniem bazy oświatowej jest widoczna i dlatego tych dzieci i tej młodzieży tak dużo chce uczyć się w naszych szkołach. Nowy rok szkolny i czas na nowe kierunki. Na prostą nie wyjedzie jeden z przewoźników. Firma została zlikwidowana, a kolejne przedsiębiorstwo transportowe pilnie poszukiwane. Jest już dobrze, zapewnia starosta. PKS zamknął swoją działalność i musieliśmy znaleźć przewoźnika na terenie całego powiatu, który jak gdyby zapewni transport i to jest najważniejsze młodzieży do szkół. I dzisiaj się wydaje, że w większości tych miejsc jest to zapewnione. Myślę, że w ciągu tego miesiąca będzie jeszcze doprecyzowane i może tych więcej będzie kursów, żeby wszystkie dzieci w określonej porze mogły przyjechać czy odjechać z Ostródy do swoich miejscowości. W klasach pierwszych szkół średnich naukę rozpocznie tak zwany podwójny rocznik. Ostatni rocznik absolwentów gimnazjów i pierwszy rocznik absolwentów 8-letniej szkoły podstawowej. Co z tym się wiąże? Dużym problemem też jest ilość miejsc w internacie. Co roku było tych miejsc bardzo dużo wolnych. W tym roku ogromna ilość chętnych. Dostosowaliśmy dodatkowe pomieszczenia po to, żeby tylko przyjąć młodzież zarówno w Morągu, jak i w Ostródzie do internatu. Zwiększyliśmy tą liczbę. No, okazało się, że w Ostródzie jeszcze jest za mało i ta praca do zimy musi spowodować, aby tych miejsc jeszcze było więcej. I tutaj się skupimy na tym, żeby w miarę możliwości zwiększyć liczbę miejsc noclegowych w naszej górze w Ostródzie. Poza tym stawiamy na oceny. Niech w dzienniku widnieją głównie wysokie stopnie, a relacje koleżeńskie rozwijają się i trwają latami. Tymczasem 26 czerwca zakończenie roku szkolnego, także głowy do góry. Nic nie trwa wiecznie. W Ostródzie, podobnie jak w wielu miastach naszego kraju, odbyły się uroczystości upamiętniające jedną z najważniejszych dat w historii Polski, czyli 1 września. Tego dnia, dokładnie 80 lat temu, nasz kraj został zaatakowany przez hitlerowskie Niemcy i rozpoczęła się II wojna światowa. Ostródzkie uroczystości upamiętniające tę datę odbyły się pod pomnikiem przy ulicy Czarnieckiego. Było jak zwykle składanie kwiatów i zapalanie zniczy. O tym musimy pamiętać, musimy to bardzo jakby uroczyście obchodzi te wszystkie święta i państwowe, a także nasze miejskie. Chcemy bardzo mocno wciągnąć to naszą młodzież, żeby młodzież też pamiętała o tych ludziach, którzy poświęcili się naszej ojczyźnie, ale musi pamiętać też o tych, którzy przeżyli i ciężko budowali naszą Polskę. W tym roku obchody rocznicowe zostały wzbogacone o uroczysty apel przygotowany przez Ostródzkie Centrum Kultury. Miał on formę krótkiego happeningu w towarzystwie miejskiego chóru i ze wspólnym śpiewaniem. Ja jestem dumna, że żyję, mieszkam w Ostródzie, czuję się Ostrudzianką i że razem z mieszkańcami Ostródy mogłam pod patronatem pana burmistrza dzisiaj oddać hołd tym, którzy polegli w czasie II wojny światowej. Jestem z tego bardzo dumna. Było to bardzo wzniosłe, uroczyste i wszystkim za to dziękujemy. Może 80. rocznica to wyjątkowo jakieś wyzwanie, ale trzeba przyznać, że zawsze marzyliśmy o tym, aby takie apele artystyczne, takie happeningi krótkie odbywały się z okazji państwa, z okazji rocznic państwowych. Ostródzkie obchody rocznicy wybuchu II wojny światowej były krótkie, ale bardzo dosadne. Tłumy widzów na chodnikach, liczne poczty sztandarowe, to wszystko pokazało, że Ostrudzianie pamiętają i nigdy nie zapomną. Kolejni lekarze z Ostródzkiego Szpitala złożyli wypowiedzenia. Tym razem zrezygnowali z pracy ordynatorzy dwóch oddziałów. Według władz spółki nie ma to żadnego wpływu na funkcjonowanie placówki, a tym bardziej na bezpieczeństwo zdrowia pacjentów. Niestety sytuacja Ostródzkiego Szpitala nie jest odosobniona. Z podobnymi problemami borykają się też inne tego typu zakłady. Tak jak praktycznie wszystkich szpitali powiatowych, ta sytuacja się pogarsza.
finansowanie i procedur medycznych, a zwłaszcza trudności szpitali powiatowych są związane między innymi z bardzo dobrym finansowaniem podstawowej opieki zdrowotnej, która to może płacić lekarzom no, wyższe stawki niż szpitale mogą płacić swoim lekarzom. Natomiast odpowiedzialność w szpitalu lekarza jest zdecydowanie większa niż w podstawowej opiece zdrowotnej. Z tego się biorą między innymi problemy z kadrą medyczną. Nas to nie dotyczy w dużym stopniu, niemniej jednak ja mam na dzień dzisiejszy wypowiedzenie dwóch ordynatorów, czyli ordynatora oddziału internistyczno-kardiologicznego oraz oddziału dziecięcego. Nowych ordynatorów oddziałów internistycznego o profilu kardiologicznym oraz pediatrii poznamy jeszcze we wrześniu. Szpital w Ostródzie pilnie też potrzebuje położnej. Szczegóły oferty zatrudnienia znajdują się na stronie internetowej ostródzkiej placówki. Te śmieci zostały porzucone przy ulicy Armii Krajowej w Olsztynie. Zgłoszenie w tej sprawie odebrał dyżurny Straży Miejskiej. Mężczyźni prowadzący prace remontowe przy ulicy Armii Krajowej odpady wyrzucają w pobliskie zarośla. Patrol, który udał się na miejsce, potwierdził to zgłoszenie. Stwierdzonych została duża ilość odpadów w postaci chociażby opakowań po jedzeniu czy plastikowych butelek. Jak informuje Kamil Sułkowski, rzecznik Straży Miejskiej w Olsztynie, sprawcy zaśmiecenia zostali ukarani. Okazało się, że firma, która te prace prowadzi, nie miała żadnego pojemnika na odpady, w związku z czym osoba odpowiedzialna za ten stan rzeczy została ukarana mandatem w wysokości 500 zł. Ponadto pracownicy, sprawcy tego zaśmiecenia odpady przy strażnikach pozbierali. Przypominamy, że zgodnie z artykułem 145 Kodeksu Wykroczeń osoba, która zanieczyszcza lub zaśmieca miejsca dostępne dla publiczności, a w szczególności drogę, ulicę, plac, ogród, trawnik lub zieleniec, podlega karze grzywny do 500 zł albo karze nagany. W 2018 roku strażnicy miejscy podjęli 1486 interwencji w stosunku do osób zaśmiecających miejsca publiczne. Ostróda jest wyjątkowo gościnna nie tylko dla turystów. Hotelowa infrastruktura miasta przyciąga na nabrzeże Jeziora Drwęckiego także w celach konferencyjnych. Spotykamy się w ramach właśnie Domu Polski Wschodniej. To jest nasze przedstawicielstwo pięciu województw tak zwanej Polski Wschodniej w Brukseli. Sprawozdanie z poprzedniego roku 2019, analiza też finansowa funkcjonowania, no i co jest najbardziej istotne, plany na 2020 rok, też w ujęciu programowym, ale również finansowym. Dom Polski Wschodniej w Brukseli funkcjonuje od dekady. Przewodnictwo nad działaniami co roku przyjmuje inne województwo. Marszałek województwa warmińsko-mazurskiego po raz trzeci będzie pełnił funkcję koordynacyjną. Po ostatnich wyborach dużo nastąpiło zmian w strukturach samorządowych województw. Są nowi marszałkowie. Tak się składa, że w całej tej piątce ja powtarzam kadencję, natomiast wszyscy pozostali to nowi marszałkowie w poszczególnych regionach i czasami bywa tak, że zmieniają się też pracownicy, urzędnicy administracyjni, więc najważniejsze, żeby się skorelować, skonsolidować, mamy wspólny cel. Porozumienie zawarte pomiędzy województwami lubelskim, podkarpackim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko-mazurskim odpowiada za wiele zadań. Umożliwia pełniejsze wykorzystanie środków unijnych, wspieranie głównych szans rozwojowych czy wspólne przeciwdziałanie zagrożeniom. Tematów wymagających szczególnej uwagi jest dużo. Monitorujemy kilka istotnych polityk, m.in. politykę rolną, politykę środowiskową, politykę przemysłową. Te wszystkie informacje na bieżąco przesyłamy do wszystkich naszych kolegów, do wszystkich pięciu województw Polski Wschodniej. Organizujemy wizyty studyjne, organizujemy również udział w targach, na przykład turystycznych, bo jest to bardzo duży rynek turystyczny. Belgowie i Holendrzy bardzo dużo podróżują, szukają różnych kierunków, nowych kierunków do podróży wakacyjnych i my jesteśmy takim dobrym dla nich
partnerem do rozmowy i wielu z nich u nas nie było, bardzo chętnie odwiedzają i się dowiadują o Polsce Wschodniej. Spotkanie robocze przedstawicieli 5 województw było 2-dniowe i owocne. Ostróda przysłużyła się. Mamy piękne położenie, mamy jezioro, możemy pokazać, co w tej Polsce Wschodniej jest, że to nie jest tak zwany wschód, ale to jest taki fajny nasz, który się wyróżnia, wschód i nasze miejscowości, które tętnią życiem, pokazują to, co możemy, czym się możemy pochwalić. Wspólna strategia została omówiona. Teraz czas, by wdrożyć zaplanowane działania, aby pobyt na Mazurach przysłużył się do jeszcze lepszej współpracy. Kolejne podwórko Nivea, a dokładnie podwórko talentów Nivea, już otwarte dla wszystkich dzieciaków. Mieści się tuż przy plaży jeziora Sajmino w Kajkowie. Gmina Ostróda kolejny raz wygrała konkurs organizowany przez firmę Nivea i w nagrodę otrzymała nowiutki plac zabaw. Jest on ogólnodostępny, prace budowlane trwały niespełna 2 tygodnie. Jest to już 2 plac zabaw, jaki powstał w Kajkowie. Cieszę się bardzo, tak się złożyło, że akurat w Kajkowie, ale to nie jest przypadek, to wynika z aktywności mieszkańców. Pierwszy, powiem wprost, plac, który powstał w 2015 roku, to wyklikane, czyli naprawdę ciężka praca nie tylko mieszkańców Kajkowa, ale przede wszystkim całej społeczności gminy Ostróda, ale mieliśmy też zwolenników poza gminą. No i po kilku latach społeczność ten kompletnie nowego osiedla Widok zgłosiła się do mnie, że chce wystartować w następnym konkursie. Powiem wprost, na początku, pamiętając i wiedząc, jak to dużo pracy potrzeba, żeby ten cel zrealizować, no nie do końca byłem taki hura optymistyczny, ale zmieniły się warunki tego konkursu i była szansa pozyskania takiego placu, czy zwycięstwa takiego placu. To nie jest już plac zabaw, ale to jest plac talentów Nivea, podwórko talentów Nivea, także oprócz zabawy są jeszcze szereg zabawek, które rozwijają ogólnie, prawda, rozwój intelektualny dzieci. Nowe podwórko to edukacja przez zabawę. Jest tabliczka mnożenia, można poznać gwiazdozbiory, nauczyć się alfabetu Morsa czy wyprodukować prąd. Amatorzy dźwięków i miłośnicy wysiłku fizycznego też znajdą tam coś dla siebie. Jest niezwykle fotogeniczna, ale i bardzo niebezpieczna. Tego lata burze województwa warmińsko-mazurskiego nie oszczędzały. W przypadku tak groźnego zjawiska warto być świadomym podstawowych zasad, jakich należy przestrzegać w trakcie nawałnicy. A ryzyko jest duże, nawet wtedy, kiedy przebywamy w pomieszczeniu. Powinniśmy wyłączyć jednak ten sprzęt elektryczny, myślę to głównie o telewizorach. Powinniśmy zamknąć okna i drzwi balkonowe. Powinniśmy zabrać rzeczy z balkonów, które mogą fruwać, bo mogą być nie tylko niebezpieczne dla nas, ale i również dla osób znajdujących się poza naszym balkonem. Jeśli w trakcie burzy przebywamy na zewnątrz, w pierwszej kolejności powinniśmy schronić się w budynku dającym gwarancję bezpieczeństwa. Zakazane jest chować się pod wysokimi drzewami, szczególnie odosobnionymi. Oczywiście, jeśli znajdujemy się nad wodą, należy jak najszybciej opuścić plażę. Równie ważne co otoczenie jest to, jakie przedmioty mamy przy sobie. Powinniśmy wyłączyć komórkę i nie trzymać jej blisko ciała, tylko gdzieś w kieszeni, na przykład w plecaku zewnętrznym. Jeżeli plecak jest ze stelażem, no to niestety też musimy go odłożyć, ponieważ może ściągać te pioruny. Jeżeli ktoś uprawia Nordic Walking, więc te kijki również powinien odrzucić. U wielu wątpliwości może wzbudzać kwestia, czy samochód jest dobrym schronieniem w czasie burzy. Auto jest bezpiecznym miejscem, natomiast powinniśmy się zatrzymać gdzieś na poboczu, no i oczywiście nie pod drzewami, bo wtedy, kiedy drzewa będą się łamały, no niestety mogą uszkodzić nasze auto i nas przy okazji. O tym, gdzie aktualnie jest burza, zarówno w kraju, jak i na całym świecie, można dowiedzieć się z kilku portali internetowych, chociażby blitzortung.org. W Kajkowie rozegrano pierwsze mistrzostwa w wyciskaniu sztangi leżąc o puchar wójta gminy Ostróda. Impreza przeznaczona dla siłaczy i siłaczek przyciągnęła nad jezioro Sajmino mnóstwo kibiców, a ku uciesze organizatorów sporą również liczbę zawodników. Poziom zawodów był bardzo wysoki, a podnoszone ciężary robiły ogromne wrażenie. Już od starożytności ludzie lubili zmagać się z ciężarami. Były to na początku kamienie, drzewa, a od kilku lat oczywiście znamy podnoszenie ciężarów. Najczęściej kojarzy nam się to z rwaniem i podrzutem,
ale od wielu, wielu lat, no śmiało mogę powiedzieć ćwierć wieku, że właśnie tego typu wyciskanie, tak zwane wyciskanie bezpieczne, bo nie obciążamy kręgosłupa, nie obciążamy nóg, właściwie musimy mieć, a my jako mężczyźni bardzo lubimy, ale jak widzimy nie tylko mężczyźni, bo i kobiety również z powodzeniem startują z dużym, wyciskanie właśnie leżąc, należąc. No jesteśmy totalnie zaskoczeni, chyba wójt się tego nie spodziewał, Artur się tego nie spodziewał, nikt się nie spodziewał, że aż tylu chętnych, bo kiedy dzwoniłem wczoraj do Ryszarda Kałamarza, sędziego głównego, mówi Krzysiek, chyba 20-25 osób, a my, jestem śmiało, mogę powiedzieć, że już jest chyba około 60, to jest absolutny rekord. A oto wyniki. W kategorii kobiet zwyciężyła Magdalena Gromowska z najlepszym wynikiem 82,5 kg. W kategorii mężczyzn do 75 kg Patryk Leśniewski, który wcisnął 150 kg. Kategorię wagową do 82,5 kg wygrał Łukasz Żulczyk, dźwigając 160 kg. Kolejni zwycięzcy w swoich wagach to Krzysztof Mandziak, Sebastian Kalafarski, Cezary Urbaniak, Rafał Śródkowski oraz Marek Makarewicz. Sztanga, która była najcięższa podczas mistrzostw, a która została wyciśnięta, ważyła 240 kg.